Cześć moi drodzy, z tej strony Juleczka i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Tym razem będzie to szybkie malowanie, czyli tak zwane speed painting Arii Stark z Gry o Tron. W sumie wiem, że szum już trochę opadł po serialu, ale mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba. Efekt końcowy wyszedł tak. Nie mam pojęcia, czy dobrze go widać w kamerze, ale zaraz zobaczycie, jak to wszystko powoli powstawało. Więc wydaje mi się, że nie ma co przedłużać. Zaczynamy! Ogólnie planuję najpierw powiedzieć o samym serialu, moich odczuciach i emocjach związanych z nimi, a potem przejdziemy do procesu malowania i powstawania, który już teraz widzicie w tle. Ogólnie to, jak się dowiedziałam o Grze o Tron, jest dość śmieszną historią, bo to było tak, że dawno, dawno temu, jeszcze jak był pierwszy sezon, bo ogólnie oglądam od pierwszego sezonu Grę o Tron, pamiętam, że jakaś moja znajoma, taka dalsza na Facebooku, napisała coś w stylu, już nie pamiętam ile, ale tam 1024 strony czystej poezji Martina. Ja tak, jakoś tak, nie wiem, wiecie, taki storytelling i od razu, musiałam się dowiedzieć, ale zamiast napisać do niej, jaka to jest książka, bo w sumie wiecie, że skończyłam jedną, chciałam zrobić jakąś nową czytać, to wygooglowałam to. Wygooglowałam to, no i od razu mi właśnie tam znalazło, że to był pierwszy tom Gry o Tron, sagi Pieśni Lodu i Ognia. Jakoś od razu też w tych wynikach w Google pokazało mi, że jest taki serial. No i jakoś tak obejrzałam jeden, drugi, trzeci odcinek, bo to akurat było jak wyszedł pierwszy sezon. I wsiąkłam totalnie, na tyle totalnie, wiecie, że potem każdy sezon po prostu oczekiwałam, później każdy poniedziałek oglądałam. Człowiek przez tyle lat się po prostu zżył z tymi bohaterami, co nie? No i wiecie, wielkie oczekiwanie na ostatni sezon. No i zawieść. Zawieść, może tak powiedzieć. Zawód straszny. W sensie, ja dawałam temu serialowi taką straszną szansę i ostatniemu sezonowi także. I jeszcze jak był trzeci odcinek i ta nieszczęsna, ciemna bitwa, to myślałam, nie jest tak źle. Starali się na pewno, zakończenie wbije nas wszystkich w fotele, będzie super. No ale potem już im dalej w las, tym gorzej. Znaczy, no wiem, że dużo osób dalej broni tego serialu i ja też nie mogę powiedzieć, że nie wiem, że ten ósmy sezon to po prostu jakaś totalna masakra, ale no boli troszkę. Chyba najbardziej boli mi w tym wszystkim to, co zrobili z Tyrionem, moją ulubioną postacią. W sensie, z tak inteligentnego gościa, to po prostu nawet cień jego nie został w tym ostatnim sezonie i tak smutek. A w ogóle samo zakończenie to też smutek. Jakoś nie wiem, chyba moim idealnym to jednak byłoby to jakby albo Nocny Król usiadł na tym tronie, albo jakby już ktokolwiek usiadł na tym tronie, ale ostatnie ujęcie to jest, że jednak ma niebieskie oczy, no cokolwiek, ale takie memłe było to zakończenie, po prostu nie dało. Ach. No, nie wiem, czy jest sens mówić o tym więcej i tylko się triggerować. No ale no wiecie, jakby tyle lat oczekiwań, tyle lat wszystkiego, a tak się ten ostatni sezon skończył i w sumie tak przeszedł i ludzie już o nim zapominają, chyba chcą cię odrzucić od siebie te złe wspomnienia. No, a więc ja też jestem jedną z tych osób, no, która nie twierdzi, że, nie wiem, było katastrofalne, ale niesmak pozostał. No. To w sumie tyle, jeśli chodzi o emocje związane z Grą o Tron. A teraz przejdźmy do samego obrazu. Jeśli chodzi o malowanie tego obrazu, to było to dla mnie spore wyzwanie, ponieważ nigdy do tej pory nie malowałam w ogóle nic zbytnio związanego z architekturą. Raz malowałam gdzieś tam zupełnie w tle jakiś kawałek kamiennej ściany, ale wiecie, tutaj trzeba było dobrze to wszystko zgrać, żeby te linie, horyzont się zgadzał. I wiem, że koniec końców, tam zauważycie, że jest to wszystko ciut krzywe, ale tłumaczę sobie to tak faktem, wiecie, że to jest miasto po eksplozjach, wybuchach, smoczym ogniu, I że te ściany się trochę, wiecie, już runęły zaraz, dlatego są takie krzywe. No, tak sobie tłumaczę moje niedociągnięcia. No, a więc jak tam widzicie, malowałam gdzieś to tak warstwami. W sensie zaczęłam oczywiście od podmalówki. Moja siostra była ze mnie dumna, że pierwszy raz zrobiłam porządną podmalówkę. Ona służy mniej więcej temu, żeby dobrze ustalić, gdzie jest światło, gdzie jest cień, wstępne kolory, żeby już jakiś taki klimat to wszystko zabrało. I potem jak się już z większą szczegółowością podchodzi do danych elementów obrazów, żeby
To na samym końcu się zgadzało jako całość, mniej więcej, tak to mogę powiedzieć. Ogólnie jest taki problem, bo ja w sumie jestem totalnym samoukiem, jeśli chodzi o to całe malowanie i czuję, że mi czasem brakuje tych podstaw. Tak, i będę musiała się gdzieś ich nauczyć. Tak, miałam taki przez chwilę plan, że o, pół godziny dziennie, ale na razie ciężko z tym, bo robię ten wielki cosplay i w sumie tylko wstaję i go robię, i idę spać, i wstaję i go robię, i idę spać, ale dam radę. No, kolejnym elementem, kurde, może byłoby mi łatwiej, jakbym patrzyła na ten obraz i mogła coś o nim powiedzieć. No, kolejnym elementem, z którym naprawdę było mi ciężko, była ta cała, ten cały popiół i te całe gruzy na podłodze, bo nie wiem, ostatnio widziałam jeden tutorial na YouTubie, jak namalować liście, takie jesienne. I to było wow, co nie? Że coś, co z jednej strony wygląda jak paćka liści, to ktoś to potrafił namalować tak dobrze, tak dokładnie i wyglądało to naprawdę realistycznie i myślę wow. No i tutaj próbowałam też jakoś namalować, co prawda nie liście, ale popiół. No i jak widzicie, było tam dużo prób, dużo błędów, ale w sumie wydaje mi się, że tak jak człowiek oddali się kawałek, przymruży oko, to widać, że jest to taki fajny popiół. Gdzieś tam też są jakieś ciała zwęglone, no to trochę makabryczne, co nie? No i na samym końcu postać Ari. To też był problem, bo ta ujęcie, z którego maluję, bo to jest ogólnie ujęcie konkretne, było no, w średniej jakości i jej twarz, jej cała postura też no, nie miała zbyt dużej szczegółowości, na której się mogłam wzorować. Sobie z tego odcinka parę innych ujęć też znalazłam, żeby lepiej odtworzyć jej twarz, krew na jej twarzy i w ogóle. No, ale na pewno gdzieś to nie było zbyt łatwe. Wydaje mi się, że ta twarz też wyszła jak wyszła. Ale wydaje mi się, że widać ją, w sensie widać jej kształt twarzy, jej charakterystyczne brwi. No, dużo się przypatrzyłam, żeby oddać jak najlepiej tą szczegółowość i podobieństwo w tak średniej rewce. Na koniec też starałam się oddać te wszystkie pyły, te wszystkie dymy, jak to mogę nazwać? I co tu jeszcze mogę więcej o tym powiedzieć? Farby, jakich użyłam, są oczywiście farby akrylowe, My Mary Acrylo. Są farby, których teraz używam. One nie są najtańsze, ale są dobre, mają też dobry poziom światłoczułości. Bo chodzi o to w farbach, że one jak są wystawione na światło słoneczne, potrafią blaknąć. Dlatego też się potem te obrazy werniksuje i w ogóle. I jak użyję się dobrych farb, to te obrazy będą blakły później. Oczywiście wiecie, to jest takie blaknięcie za nie za rok, dwa, tylko za dziesiątki lat, co nie? Czy może nawet setki. Z olejnymi farbami jest taki problem, że one no po wielu, wielu set latach strasznie ciemnieją. Z akrylami jest trochę inaczej, też akryle są młodszymi farbami, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. A czy no z tymi obrazami to bym się nie malowała, nie martwiła, ponieważ no, dobrą jakość farb użyłam, a więc powinno być super. Kurczę, nie wiem, czy mówić coś jeszcze przez ten czas, czy dać Wam trochę pooglądać, jak to wszystko wykańczam, ale wydaje mi się, że dam muzyczkę i patrzcie, jak to się wszystko pięknie wykańcza. Do zobaczenia za chwilę.
No i koniec, proszę Państwa. Teraz spójrzcie, jak wygląda. Staram się zrobić dobre zdjęcie w dobrym oświetleniu. No tutaj możecie zobaczyć wszystkie detale, jak wyszło. Obraz jeszcze nie jest zawerniksowany, więc jeszcze się nie świeci, ale dzięki temu mogłam zrobić lepszej jakości zdjęcia. Tutaj jeszcze widzicie, to jest ogólnie rozmiar 70 na 50 cm, więc już dość spory. Fajnie, fajnie na pewno będzie wyglądał na ścianie. To wszystko chyba na dzisiaj. Ogólnie szybko to domontuję do końca, bo już samego timelapsa zmontowałam, teraz tylko muszę to dorzucić. I wracam do robienia cosplayu. Jak wiecie, cosplay to jest coś, co będę robiła teraz dzień i noc do końca marca. A więc chcę Was zaprosić na moje YouTube, na moje... W sumie to już jesteście na moim YouTube, ale na mojego Instagrama, na mojego Twitcha, tam wszystkie linki w opisie. Czekajcie na kolejny film. Kolejnym filmem na pewno będzie update, co już udało mi się zrobić, jeśli chodzi o cosplay. Też wydaje mi się, żebym zrobiła jakieś takie małe dwa speed paintingi, takie małe obrazy, tylko nie wiem, jaki klimat. Tak mam ochotę zrobić jakieś kwiaty, jakąś naturę, albo jakieś chmury. Coś takiego, wiecie, co mogłabym zrobić w miarę szybko, bardziej na rozluźnienie. Może Wy macie jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć, jak namaluję. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się krótko i prawdopodobnie jutro, bo pojutrze będzie nowy film. Pójdę, cześć!